Młody wilk, Maciek, poprosił swojego dziadka, wilka Piotrka, by opowiedział mu dobranockę. Dziadku, dziadku, proszę, opowiedz mi jakąś historię. No dobrze już, dobrze, tylko połóż się do łóżka, odpowiedział siwy wilk. Maciek usadowił się w łóżku i poprawił pierzynę. Dobrze, w takim razie słuchaj uważnie. Gdy byłem młodym wilczkiem, bardzo dużo czasu spędzałem w lesie. Była jesień. W lesie było kolorowo od liści. Lekki wiaterek powiewał, a ptaki śpiewały. Raz, gdy grałem z moim przyjacielem Tomkiem w piłkę nożną, zauważyłem kilku młodych ludzi śpiewających piosenkę. Zauważyłem ich bardzo późno. Mój przyjaciel uciekł, gdy tylko pojawiła się ku temu okazja. Ale ja byłem ciekawy, kim są ci radośni młodzieńcy. Gdy byli już obok mnie, jeden z nich zakrzyknął. Patrzcie, jaki młody wilk! Ciekawe, dlaczego siedzi tu sam. Wzięli mnie na ręce, a ja byłem bardzo wystraszony. Może mu się coś stać, jeśli zostanie tutaj. Weźmy go do oddziału. Zabrali mnie ze sobą. Z każdą chwilą czułem się coraz lepiej. Jedna z sanitariuszek, czyli dziewczyn, które ratują rannych żołnierzy, oddała mi nawet swoją rogatywkę, czyli czapkę, którą noszą żołnierze. Dowiedziałem się także, kim oni są. Byli to żołnierze wyklęci, czyli żołnierze, którzy walczyli za ojczyznę w imię Boga. Po kilku dniach do dowódcy, czyli do najważniejszej osoby w oddziale, podbiegł młodszy żołnierz i powiedział: Panie komendancie, do lasu zbliżają się Rosjanie, którzy chcą nas zaatakować. Komendant krzyknął: Wszyscy na swoje stanowiska! Ja osłonię wilka Piotrusia! Wszyscy z bronią ustawili się za drzewami i nagle z drugiej strony zaczęli strzelać komuniści. Bardzo się wystraszyłem, dlatego zamknąłem oczy. Gdy je otworzyłem, nie mogłem powstrzymać się od płaczu, bo dwie sanitariuszki i jeden z żołnierzy już nie żyli. Byłem bardzo smutny. Chciałem ochronić resztę żołnierzy wyklętych. Ruszyłem biegiem do bunkra, czyli do piwnicy w ziemi, w której mieszkali żołnierze. Wiedziałem, że gdzieś tutaj znajduje się pudełko, które jeśli się rzuci, pojawi się dym. Wziąłem je szybko w zęby i pobiegłem w stronę żołnierzy. Bałem się bardzo, bo cały czas obok mnie przelatywały pociski, ale udało mi się wbiec w sam środek bitwy i rzuciłem pudełko. Pojawił się szary dym, który zasłonił okolice i praktycznie nic nie było widać. Dzięki mnie, żołnierzom wyklętym, udało się uciec, bo w tej mgle nie zauważyli ich komuniści. Od tego momentu symbolem żołnierzy wyklętych jest wilk.